Zapraszamy do oglądania kolejnej części o spierduchy z mikroganem w roli głównej. Wielu z Was na pewno słyszało o tym, że baterie lipo wybuchają. Postanowiliśmy to sprawdzić. Mamy kilka lipo, które już są spuchnięte, nie działa jedna cela i tak dalej. Rozwalimy je z naszego mikrogana, ale jako że jest minimalne ryzyko, że jednak będą wybuchać, to postanowiłem zaopatrzyć się w trochę lepszą ochronę. Okularki na razie odłożymy, Paziu. I będę miał rycerza Uwexa. I zobaczmy. Zobaczmy, czy lipo naprawdę wybuchają. Tak więc, jak widzicie, wcale nie tak łatwo o wybuch lipo. A dobra, jeszcze spróbujmy. Że jednak dość ciężko, żeby lipo nam wybuchło w czasie strzelanki. Trudno mi sobie wyobrazić, że wasze lipo przyjmie więcej kulek niż te, które są tam, a to już są spuchnięte, więc chyba jednak ciężko wybuch lipo. Jedna siedemi. Co? Jedna siedemi. Ta najbardziej rozwalona. A dobra, dobijmy ją. Mamy to! Dawaj! Jeszcze jest następna. Dobra, chyba się już bardziej ich nie da rozwalić. Ale przy strzelaniu z tej odległości maska jednak była dobrym pomysłem. Rozpierduchy ciąg dalszy. Teraz zobaczymy, jak radzi sobie mąka szymanowska. Tyle towaru się marynuje. A to mogło się znaleźć w waszym gimnazjum. Zbyszku. Jako Zbyszek powiem, że troszkę szkoda. Ale przejdźmy dalej. Nie byłoby rozpierduchy bez produktów spożywczych. Maska. Trochę nie ma osłony oczu, ale zobaczymy, jak sprawdza się jak osłona twarzy. No nie sprawdza się. Tak więc, jak widzicie, nie wszystkie maski sprawdzają się jako ochrona twarzy. Pizza! Dwa sosy gratis!
Znajdźmy coś jeszcze. Rozpierduchy, ciąg dalszy. Mocna szyba. Zobaczmy puchar. W komentarzach mówiliście, że fajnie byłoby zobaczyć, jak rozstrzeliwujemy tanią replikę. Chcieliście, to macie. Także jak widzieliście, nastąpiła dezintegracja karabinka, no i doskonale widać, jakie części są metalowe. Może byśmy pokazywali w ten sposób wszystkie repliki. Łatwo sprawdzić, które części są naprawdę metalowe. Kolejna dynia, w końcu niedługo Halloween. I mamy wspaniały nóż do owoców, warzyw, dyń, whatever. Jingle bells. Tym razem nagramy trochę inaczej tą scenę i to nie ja mam mikrogana, tylko Paziu i będzie próbował wstrzelić się we mnie, a ja będę chował się za tą tarczą balistyczną. Jest to tarcza balistyczna francuskiej policji, wytrzymuje strzał z kalibru 9 mm, a my zobaczymy, czy wytrzyma mikrogana. Jedziesz! Tak więc, jak widzicie, sprężynówka też się czasami przydaje. Na kup tą kamerkę, nie? Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału, to czym prędzej to zróbcie, żeby zobaczyć kolejne odcinki rozpierduchy z mikroganem. I tu powinienem strzelać. Mogę? Czekaj, albo się kręcą. Nie, nie, nie,
Krzyczę kulki. O, Nikogan. Rozpierducha z Nikoganem. Sceny pokazywane w naszych filmach wykonują profesjonaliści z pełnym zabezpieczeniem. Nie próbujcie tego w domu, ani poza nim. Mało wam rozpierduchy? Subskrybujcie nasz kanał i śledźcie nas na mediach społecznościowych.